Chodźcie panowie, chodźcie. Pan Sordul i pan Korzeniowski przyjechali do nas z daleka. Auto jest nasze, wiesz dobrze, że to auto już zawsze będzie nasze, bo to u nas było budowane. Może nie do końca też. Powiedz, budowałeś coś teraz, czy może nie zbudowałeś, ale czy przebudowałeś coś przez zimę? Musieliśmy odbudować przód, bo bardzo cieszyńskiej, no troszkę był krótszy, ale wszystko jest w porządku. Samolot bardzo dobrze jeździ. Czyli jest wszystko, auto jedzie, jedzie, skręca, hamuje, a jak się czujesz ty? No nie ukrywam, że muszę się troszkę rozruszać, po zimie nie siedziałem od Barburgi w aucie. Pierwsze dwa odcinki, tak jak mówiłem wcześniej, pojedziemy na pewno bezpieczniej. Natomiast no, druga, trzecia pętla, no nie ukrywam, że nie interesują nas jakieś ostatnie miejsca, tylko raczej czołówkę. Okej, super. Dobra, teraz zobaczymy za kierownicą. Jesteś bardzo dobrym kierowcą, może nie wszyscy wiedzą, ale wygrałeś swojego czasu coś bardzo ważnego. Tak, dziękuję za ten komplement. Moje naturalne środowisko to tory wyścigowe. Nie prędko to zobaczyć, czy to jest. No niestety, ja trzymam kciuki, żeby kiedyś zobaczyć za kierownicą. Kiedyś na pewno, bardzo mnie do tego ciągnie. Do zobaczenia. Mm-hmm.